Szczęść Boże, Justyna Kendra. Zapraszam na poranne wydanie informacji dnia. Posłowie przyjęli ustawę wyrażającą zgodę na ratyfikację decyzji o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej. Za opowiedziało się 290 posłów, przeciw było 33, a 133 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu. Tuż po wyjściu z sali plenarnej premier Mateusz Morawiecki ogłosił sukces ponad podziałami. Widzieliśmy, że znalazły się też kluby, ludzie, którzy, posłowie, którzy zagłosowali za Polską, bo liczy się Polska, liczy się dobro Rzeczypospolitej. Przeciw ratyfikacji głosowali koalicjanci Prawa i Sprawiedliwości i Solidarna Polska. Ugrupowanie Zbigniewa Ziobry nie chce, by wypłata pieniędzy była warunkowana od tak zwanej praworządności. Rozporządzenie, które de facto ogranicza polską suwerenność. Dlaczego? Ono weszło w życie z tego powodu, że nie zostało zawetowane razem z całym pakietem na lipcowym oraz na grudniowym szczycie. Skutkuje to tym, że jest to dzisiaj obowiązującym prawem, aczkolwiek jego stosowanie zostało decyzją polityczną odsunięto kilka miesięcy. Pewne ryzyko zawsze jest, podkreśla socjolog profesor Arkadiusz Jabłoński. Wiemy, że działania Unii Europejskiej, nie zawsze tych różnych instytucji unijnych, nie zawsze są czytelne, transparentne. Bardzo często wydaje się, że Polacy są napiętnowani i to w sposób niczym także nieuzasadniony. Dlatego minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro od początku zapowiadał głos sprzeciwu. Warto być w polityce konsekwentnym i wiarygodnym. Z drugiej strony ratyfikacja decyzji o zwiększeniu zasobów własnych Unii to szansa rozwojowa, dodaje socjolog Arkadiusz Jabłoński. Możliwości odbudowy, czy też takiego powrócenia na ten kurs wzrostu, który na szczęście nie został przez pandemię wyhamowany aż tak bardzo, no ale jednak nie jest to ten poziom rozwoju, który oczekiwaliśmy, no jest dla Polski bardzo ważną rzeczą. To właśnie te możliwości przekonały lewicę, która w większości poparła ratyfikację zasobów własnych Unii Europejskiej. Europa potrzebuje impulsu, żeby wyjść z problemów gospodarczych i iść do przodu, żeby skutecznie stawić czoła konsekwencjom epidemii. Poza merytoryczną debatą na temat szans i zagrożeń wdrożenia proponowanych rozwiązań wydaje się być dziś Platforma Obywatelska, dla której nadal liczy się jedynie polityczna rozgrywka. Jest szansa w Senacie. My nie składamy broni, będziemy w Senacie przekonywać całą senacką większość właśnie do tego, by przyjąć poprawki do tej ustawy. Platforma Obywatelska mówi dziś jasno, albo ustawy będą przyjmowane w kształcie proponowanym przez totalną opozycję, albo poparcia nie będzie. Przed Polską trudne wyzwanie wdrożenia transformacji energetycznej. O tym, jak skutecznie ją przeprowadzić, mówił wczoraj prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z prezydentem Estonii. Ponad 70% energii elektrycznej w Polsce produkuje się z węgla. Tak polski przemysł został ustawiony jeszcze właśnie w czasach, kiedy byliśmy pod, nazwijmy to, no, wpływem Związku Sowieckiego. Dziś to dla Polski ogromne wyzwanie, tym bardziej, że nasz kraj chce sprostać wszystkim wymaganiom ochrony środowiska. Jak zaznaczył prezydent Andrzej Duda, lawinowo wzrasta ilość wytwarzanej u nas energii odnawialnej. W ciągu ostatnich lat to wzrost o prawie 200%. Planujemy, aby do 2030 roku było to ponad 30% ogólnie produkowanej u nas energii, aby właśnie ona pochodziła ze źródeł odnawialnych. Do 2040 roku ponad 40%, ale wyzwanie jest rzeczywiście ogromne, także dlatego, że musimy przekształcić nasz sektor energetyczny, zapewniając mu stabilne dostawy energii elektrycznej. To proces, który musi być dobrze zaplanowany, wskazywał prezydent. Polska cały czas nad tym pracuje, dlatego tak bardzo potrzebny jest okres przejściowy. To w nim będziemy przechodzili do stanu, w którym osiągniemy neutralność klimatyczną. Czyli neutralność taką, aby poziom pochłaniania zrównoważył poziom emisji. To jest rzeczywiście wielkie zadanie. Polska swoje działania prowadzi tu m.in. w porozumieniu z Estonią. We wrześniu ubiegłego roku podpisany został list intencyjny w sprawie farm wiatrowych na Bałtyku. Wszystko po to, by energia wiatrowa mogła zasilać polskie systemy energetyczne. This legislative space of our Europe is permissive for...
Prawna przestrzeń Europy pozwala na rozwój zielonej energii. Powinna też pozwalać, by zaangażowany był sektor prywatny, tak abyśmy nie musieli płacić za to z kieszeni podatników, bo publiczne pieniądze służą do radzenia sobie z efektami ubocznymi takich zmian. Czego dowodem jest porozumienie z górnikami. Wygaszenie wydobycia węgla z pewnością odbije się na polskiej gospodarce. Zlikwidowane zostaną miejsca pracy, dlatego trzeba dać Polakom szansę, by te nowe miejsca pracy powstawały wraz z wdrażaniem tzw. zielonej energii. Miasto Miechów i powiat miechowski ruszają z przebudową dróg. Wszystko dzięki wsparciu otrzymanemu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Chodzi o kwotę 10 milionów złotych. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to wsparcie, którego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu gminnym i powiatowym. Nie tylko drogi krajowe, nie tylko drogi ekspresowe w Polsce są ważne. Ważne są te gminne, powiatowe, które musimy wesprzeć i wspieramy środkami. Rząd pana premiera Morawieckiego, rząd Prawa i Sprawiedliwości wspiera środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Z rządowego programu miasto Miechów i powiat miechowski otrzymały łącznie 10 milionów złotych. Promesy potwierdzające przeznaczenie rządowych środków wręczył wczoraj burmistrzowi Miechowa Dariuszowi Marczewskiemu oraz staroście miechowskiemu Jackowi Kobyłce minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Dobry wniosek, dobry projekt, potrzebny, oczekiwany przez mieszkańców. Wykorzystajcie te środki finansowe, panowie, w sposób właściwy i cieszmy się nową inwestycją. W powiecie miechowskim pozyskane fundusze zostaną przeznaczone na rozbudowę dróg. W Miechowie na przebudowę ulic, chodników, parkingów, a także placu Tadeusza Kościuszki. Środki te przeznaczone będą na przebudowę placu Tadeusza Kościuszki w Miechowie, w zabytkowej części naszego miasta. Do tej pory samorządy gminne i powiatowe w województwie małopolskim otrzymały z rządowego programu ponad 750 milionów złotych. Centroprawicowa Partia Ludowa wygrała przedterminowe wybory do Parlamentu Wspólnoty Autonomicznej Madrytu. Region autonomiczny Madrytu od 26 lat kontroluje centroprawicowa Partia Ludowa. Po ogłoszeniu wniosku o wotum nieufności w regionie Mursi przez liberalną partię Ciudadanos w obawie przed podobną sytuacją w Madrycie, premier regionalnego rządu w marcu ogłosił przedterminowe wybory. Jestem szczęśliwa, ponieważ czekałam 54 dni na dzisiejszy dzień. To najlepszy dzień, ponieważ jest to dzień demokracji. Wybory w Madrycie przebiegały w napiętej atmosferze. Obie strony rywalizacji politycznej oskarżały się o antydemokratyczne zachowania. Prawica nazywa kandydatów lewicy komunistami, lewica natomiast polityków prawicy faszystami. Dochodzi do zamieszek podczas wiecy wyborczych. Mówi politolog Marcin Krzyżanowski. Ponadto zarówno politycy prawicowi, jak i lewicowi otrzymywali anonimowe listy z pogróżkami. Z kolei przed siedzibą prawicowej partii Vox miał miejsce protest lewackich ugrupowań. Naznaczona napięciami politycznymi atmosfera przełożyła się na rekordową frekwencję wyborczą na poziomie 76%. Myślę, że wybory będą miały wpływ na szczeblu krajowym. Ludzie muszą mówić i decydować w tych wyborach. To dziwne dla nas wszystkich. Maski, głosowanie w dzień powszedni, a także cała polaryzacja społeczna. Wszyscy zwracamy uwagę na wybory. Symboliczne znaczenie wyborów w stołecznych prowincjach potwierdza politolog Marcin Krzyżanowski. Mogą być takim prognostykiem do szerszej oceny sytuacji w kraju. W Hiszpanii rządzą socjaliści na poziomie centralnym, dlatego też ta rozgrywka, która odbywa się teraz we władzach regionalnych Madrytu, jest też oceniana przez pryzmat konfrontacji czy takiego politycznego zderzenia lewicy z prawicą. Według najnowszych wyników centroprawicowa Partia Ludowa w Madrycie otrzymała niemal 45% głosów. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden popiera plan podniesienia liczby przyjmowanych migrantów. To oznacza, że w tym roku ponad 60 tysięcy z nich będzie mogło legalnie przekroczyć amerykańską granicę.
Joe Biden jeszcze w czasie kampanii wyborczej obiecywał, że każdy po złożeniu odpowiednich dokumentów może przekroczyć amerykańską granicę. Dotyczy to osób głównie z Ameryki Południowej, między innymi z Meksyku. Wszyscy migranci, którzy za kadencji Donalda Trumpa nie zostali wpuszczeni do Stanów Zjednoczonych, będą przyjęci. Takie deklaracje padły z ust Bidena. Wiemy, że ci, którzy już w tej chwili w ramach owych limitów zostali wpuszczeni na teren Stanów Zjednoczonych, przetrzymywani są w takich obozach przygotowawczych, potem dostają dosyć wysokie kwoty pieniędzy, rzędu kilkunastu tysięcy dolarów na zagospodarowanie. Mówi politolog dr Lucyna Kurińska. Joe Biden postanowił zwiększyć limit przyjmowania migrantów z poziomu 15 tysięcy, ustanowiony jeszcze przez Donalda Trumpa, czterokrotnie. Teraz pułap ten wynosi 62,5 tysiąca. Na masowym napływie imigrantów zyska Partia Demokratyczna. Zwiększy się liczba jej potencjalnych wyborców. Politolog dr Lucyna Kulińska ocenia, że kampania Bidena pogorszy sytuację gospodarczą w Stanach Zjednoczonych oraz doprowadzi do wzrostu bezrobocia. Dla całych Stanów Zjednoczonych, dla możliwości w tej chwili znalezienia miejsc pracy, kiedy w Stanach Zjednoczonych jednak mamy do czynienia z dużym kryzysem, jest to działanie samobójcze. Joe Biden powiedział, że wątpliwe jest, aby Stany Zjednoczone były w stanie przyjąć łącznie 62,5 tysiąca migrantów do końca bieżącego roku podatkowego, czyli do 30 września. W ocenie politolog dr Lucyny Kulińskiej liczba ta może zostać wielokrotnie przekroczona. To były informacje dnia. Kolejne wydanie w południe. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.